Niejednokrotnie mogliśmy natknąć się na programy, które wywoływały spore emocje. Bez wątpienia do tego grona takich produkcji należą Chłopaki do wzięcia. Wielu bohaterów tej produkcji podejmowało się kontrowersyjnych aktywności. Jednym z nich jest Jaruś. Mężczyzna zrobił ostatnio coś, obok czego ciężko przejść obojętnie. Chłopaki do wzięcia to program, który był pełen niezwykle wyrazistych postaci. W pamięci widzów z pewnością zapisał się Szczena i Jaruś. To właśnie ten ostatni, Jarek Mergner, ostatnio zamieścił w sieci film, który wywołał burzę wśród internautów. Do czego doszło? Jaruś z programu Chłopaki do wzięcia ponownie wywołał konsternację. Już wcześniej uczestnik programu Chłopaki do wzięcia nie pozwalał o sobie zapomnieć. Tym razem mężczyzna, zdaniem niektórych internautów, przerósł samego siebie i zrobił coś, co wywołuje niesmak. Bohater programu Chłopaki do wzięcia w ostatnim czasie stał się niezwykle aktywnym użytkownikiem portalu YouTube. Jaruś regularnie zamieszcza tam nagrania, na których pokazuje swoje kolekcje i produkty przygotowane dla jego fanów. Ostatni z nich wywołał spore emocje. Co takiego zaprezentował Jaruś? Internauci przecierali oczy ze zdumienia. Jaruś z programu Chłopaki do wzięcia zdecydował się zaprezentować kolejny produkt opatrzony jego wizerunkiem. Wcześniej mężczyzna zachęcał do zakupu kubków, breloczków, a nawet krówek, na których znajdowała się jego twarz. Tym razem posunął się o krok dalej, proponując zaopatrzenie się w poduszkę z jego wizerunkiem. Internauci niemal od razu zareagowali i zaczęli dodawać niezwykle kąśliwe komentarze pod adresem Jarusia. Wiele z nich można by uznać za wulgarne. Okazuje się, że poduszki z twarzą mężczyzny nie były strzałem w dziesiątkę i ich produkcja raczej się nie zwróci. Jaruś zachwalał swój produkt, jednak może okazać się to niewystarczające. 2. Drwiny internautów są wyjątkowo wymowne. Jaruś z programu Chłopaki do wzięcia przeliczył się, proponując wszystkim zakup poduszek z jego wizerunkiem. Jednak warto pamiętać, że nikt nie zmusza do zaopatrywania się w taki produkt. Jeżeli komuś się on nie podoba, wystarczy go nie kupować. Źródło: YouTube. Jarek Mergner, Chłopaki do wzięcia.